kafejka. Ja właśnie nastawię sobie wodę i zrobię sobie kawę. I słuchajcie, a propos kawy. Może troszkę szumie czajnik, a propos kawy. Ja zawsze piłam, to znaczy nie zawsze, ja w ogóle nie piłam kawy. Dopóki nie zaczęłam pracować i tam mnie koleżanka po prostu w pracy namówiła: ty nie pijesz kawy? Ja mówię: no nie piję kawy. A ona do mnie mówi: jak to nie pijesz kawy? Wszyscy piją kawę. Ja mówię: nie, ja nie piję. I tak mnie nauczyła i zaczęłyśmy pić razem kawę. Więc ja tą kawę piłam przeważnie ze śmietanką. To znaczy na początku z mlekiem, później się przerzuciłam na śmietankę i tak cały czas było ze śmietanką. No i ostatnimi czasy w ogóle kompletnie mi kawa nie wchodziła w domu. Jak piłam, kompletnie mi kawa nie wchodziła. Słuchajcie, no robiłam sobie właśnie kubek kawy i czułam, że mi jest tak jakoś ciężko, tak na żołądku, na ciele, w ogóle ciężko. No i wczoraj tak chodzę i taka jestem, tak jakbym się spać chciała, sobie myślę, co tu zrobić? Zrobiłam sobie kawę, a że nie mam śmietanki, bo w sklepie były same takie wielkie, a mi się nie opłacało kupować duże, mi się przydało mało, nie było małej, więc zrobiłam sobie kawę z mlekiem. Słuchajcie, wow, dawno nie piłam kawy z mlekiem, była bardzo, bardzo dobra, wypiłam całą, nic mi nie było, fajnie się czułam i dzisiaj postanowiłam, że wstanę i na śniadanko sobie zrobię, znaczy nie na śniadanko, przed śniadankiem, bo jest u mnie godzina, co jest, czekajcie. Ja tutaj zobaczę. 8:22. Ja śniadanie jem dopiero o 10:00. I co się teraz dzieje? Przez to, że ja jeszcze tak żyję trochę czasem chicagowskim, czyli tak jak u nas jest 10:00, to w Chicago jest 12:00. No o 12:00 to ja już dawno byłam po jakimś takim małym śniadaniu, cokolwiek zawsze zjadłam. A teraz po prostu jest tak, że no chciałabym się wdrążyć w ten czas. Więc od 10:00 godzinie już mnie tak ssa trochę, już jestem taka troszeczkę głodna, tak jakbym w żołądku tam, no bo już by była 12:00, no to ja się nie dziwię, że mój organizm chce jakiegoś jedzenia, no ale ja się staram wytrzymać, więc co? Pomyślałam sobie, że jak wstanę, to sobie zrobię kawę właśnie z cukrem, bo ja piję z cukrem, nie ukrywam, ja lubię mieć słodkie, na przykład herbatę piję z cukrem, kawę piję z cukrem, no ale sobie, teraz sobie zrobię z mlekiem. Zrobię sobie tą kawusię i wyjdę sobie na dwór, widzę, że jest wiaterek, więc powinno być przyjemnie. I słuchajcie, nazywałabym się, pewnie wszystkie kobiety tak mają. Pokazywałam wam warnikę w poprzednim vlogu, czy w jeszcze poprzednim vlogu. Te chodniczki, co kupiłam do, tutaj do domu. No słuchajcie, już je przestawiłam, pokazuję wam gdzie. Więc tak, jeden ten, co był w łazience, dałam tu. Tak przytrzymać, bo lecicie mi. Dałam tutaj o. A drugi. No śmiechu warte, no ale dobra. Czekajcie. A ten drugi mniejszy dałam o tutaj o. Bo wydaje mi się teraz tak kolorystycznie, tutaj jest takie troszkę z brązem, taka kawa z mlekiem jakby. Kamera tego koloru tak nie oddaje. A tutaj właśnie też jest taki kawa z mlekiem, trochę z dodatkiem czarnego, więc przełożyłam to. Tak. No wydaje mi się, że to lepiej wygląda. Trochę mi się kamera przetegowała. Wydaje mi się, że troszkę lepiej to wygląda. Więc tak. Przełożyłam. Zrobię sobie tą kawusię. No i pójdziemy na dwór. Ja ją wypiję, w sam raz będzie 10:00, może no nie 10:00, bo nie będę piła kawy półtorej godziny, ale jeszcze sobie zadzwonię do męża, zapytam się co u niego, o woda się wyłączyła. O, może mleko od razu wyciągnę. Mleka kupiłam pół galona, z tego względu, że dla młodej na serio. I ja sobie też od czasu do czasu lubię serio zrobić. Te płatki na mleku, nie? My jemy zawsze te takie, czekajcie, to wam pokażę od razu. Nie zawsze. Młoda sobie wybiera różne. Ja je osobiście lubię, a ona te je i ja też. Tutaj jest bardzo dużo, one wszystkie mają tyle cukru tego wszystkiego. Ja osobiście to chyba bardziej bym zjadła na przykład zacierkę na mleku. Nie wiem, czy u was się tak mówi, czekajcie, bo mam pełno włosów. Czesałam się,
A nie mam rolki tutaj. Muszę od młodej pożyczyć rolkę, bo wiem, że ona chyba rolkę ma. Ale śpi, to nie będę jej budzić. Normalnie się lenie. Zacierka na mleku. Nie wiem, czy u was się tak mówi zacierka na mleku. Na mleku. U mnie się mówiło zacierka na mleku. I to było mleko ugotowane. I tak się jajko tak się rozbijało, tak się lało do mleka. I to była zacierka na mleku. Więc zacierkę na mleku bardzo lubiłam. Moja babcia robiła rewelacyjną zacierkę na mleku. Matka, jak mi brakuje tej zacierki na mleku od babci, to sobie sprawy nie zdajecie. Bardzo dobra była. Ja lubiłam jeszcze na mleku ryż z mlekiem, makaron z mlekiem, ale najbardziej lubiłam zacierkę i najbardziej lubiłam zwykły chleb. Nawet tak, wiecie, kuszyć chleb czy bułkę, nawet bardziej chleb niż bułkę. Wziąć tak, podziubać do miseczki i zalać mlekiem gorącym. Tu o dziwo, wszystko co się je na mleku, to się je z mlekiem i z zimnym, czyli syrio zalewa się zimnym mlekiem, ja się też nauczyłam tego, słuchajcie, mleko, wsypuję właśnie sobie to syrio, czyli te płatki i zalewam zimnym mlekiem. W Polsce wszystko się jadło na ciepło, czyli jak była zacierka, to była na ciepło, jak był nawet chlebek z mlekiem, to było na ciepło, jak był ryż, to było na ciepło, no wszystko było na ciepło, tu jest na zimno. Także mi tego brakuje, Michela nie lubi zacierki, Nikola też, Nikola ogólnie chyba nie lubiała, przedtem jej się teraz zmienia, tak wiecie, kubki smakowe się zmieniają, ale nie lubiała. Dobra, muszę spróbować, poczekajcie. No, dobra. Jej się tak zmienia, ona jak była młodsza lubiła co innego, później starsza co innego, a teraz jest jeszcze starsza, jeszcze co innego lubi. Ale takich mlecznych rzeczy nie za bardzo, z tego co ja się orientuję i co wiem. No Michela to tylko to syrio, ja osobiście lubię. Ja sobie lubię nieraz nawet zagotować tak mleko i zjeść sobie, wypić samo mleczko ciepłe. Więc tak, i powracając, kawa z mlekiem bardzo dobra, może nawet chyba. Wydaje mi się, że będzie lżejsza, bo jednak śmietana to jest trochę ciężka. Aczkolwiek tamtą śmietanę co kupowałam, dobra była, ja nie lałam jej dużo, bo ja zawsze lałam tak dosłownie kropelkę, mleka więcej nalałam niż śmietany. I tak mi było ciężko, cały organizm był taki ciężki, taki tutaj na żołądku, taki, taka chodziłam i taka byłam, no taka byłam nie za bardzo, no nie za bardzo byłam. Także kawka z mlekiem. Zadzwonię sobie do męża teraz na spokojnie, zobaczyć co u niego, bo mi się tęskni trochę za nim. Wiecie, jak jesteśmy w domu razem, to zawsze się tam o coś sprzeczniemy. To znaczy, nie zawsze. Coś tam się zawsze znajdzie, o, w cudzysłowie, że coś tam nie pasuje, ale przynajmniej mamy taki wspólne tematy, wspólnie coś tam planujemy, zawsze sobie pogadamy. No i tęskni mi się za nim, no bo jednak go nie będę widziała praktycznie 2 tygodnie, to jest długo jak dla mnie. Wczoraj do niego pisałam, nawet się popłakałam trochę, bo tak, on tam sam został, ja tu jestem, no niby z córką, ale sama, bo ona wyszła na tym telefonie z tymi znajomymi, bo teraz część jej już znajomych zaczyna studia od 16 sierpnia, więc napierdziela tym pyszczyskiem swoim non-stop na telefonie z nimi, nie do wytrzymania. No wczoraj spędziła ze mną troszkę czasu, Boże kochany, pograłyśmy w karty. Naprawdę, to ja nie wiem, to cud. O, i poszłyśmy razem do skrzynki pocztowej. Zabrałam ją do skrzynki pocztowej, nie chciała iść. Ona nie pójdzie, ona to, ale poszła. No to może spędziłyśmy pół godziny razem. Matko kochana, normalnie doprosić się nie można. A z mężem to zawsze my sobie gadamy, zawsze jak gdzieś zaplanujemy, to sobie pojedziemy. I jest tak fajnie, po prostu mi się tęskni za nim bardzo. No i tak się śmieję, że nawet po tylu latach my jesteśmy tyle lat ze sobą i no i tęsknię za nim, po prostu zwyczajnie tęsknię. Rozpłakałam się wczoraj, bo mówię, że a może niepotrzebnie tak szybko wyjechałyśmy, ale z drugiej strony wiecie, chciałam na spokojnie tutaj dojechać, nie wiedziałam jaka będzie trasa, na spokojnie, żeby ona się z tymi rzeczami przełożyła, co, gdzie, jak, co zostanie, co weźmie, co trzeba dokupić, to żebyśmy już tutaj dokupiły, nie ciągły tego z Illinois. Więc po prostu taki był plan, ale no tęskni mi się za moją połówką bardzo. Także już się nie mogę doczekać, ten tydzień szybko zleci i za chwilę go będę widziała, już będziemy razem i już się nie mogę doczekać. Także będę zaraz do niego dzwonić. Nie dzwonił jeszcze, to nie wiem czy śpi, czy nie, bo wczoraj zadzwonił do mnie, no to mnie obudził.
No to była 9 rano u mnie. A teraz może ja go obudzę. On wczoraj mnie, a ja dzisiaj jego. Także biorę kawę na zewnątrz, dzwonię do męża i za chwilę się z wami widzę. Wyszłam na dwór, żeby właśnie nagrać dalej, tak jak wam mówiłam. No i nie dało się, był taki wiatr, nagrałam. Chyba 10 minut gadałam. I już czułam, że może być wiatr, ale myślałam, że przez to, że mam słuchawki w uszach, że po prostu nie będzie aż tak słychać. Nie, nie da się tego oglądać. Po prostu jest samo buczenie, szumienie, a no, ja nie wzięłam tego mikrofonku. Takiego jakiegoś, co tam mąż mi kupił. To znaczy on kupił sobie, ale go nie używa, to mówi weź ty. No ja go nie wzięłam, bo nie przypuszczałam, że będę potrzebowała. Zresztą ja nie lubię takich, wiecie, takich nowości, że tak powiem. W każdym bądź razie 10 minut mojego gadania do garbecia, czyli do śmieci. Więc tak, jakby to zacząć od nowa. Zadzwoniłam do męża, jak wyszłam sobie, jak zanim zaczęłam do was nagrywać na zewnątrz, co to wszystko się zepsuło, zadzwoniłam sobie do męża, porozmawialiśmy sobie i zapytałam się, co tam u niego wszystko, bo no wiecie, tak jak już wspomniałam, my się tak nie rozstajemy na tak długo. Nawet jak mąż jedzie w trasę, nie ma go tam parę dni, no to zawsze przyjeżdża, widzimy się i później jedzie i znowu się widzimy. No a teraz nie będziemy się widzieć 2 tygodnie i mi tak przykro, bo mi się tęskni za nim. No ale tak, porozmawialiśmy. Dzisiaj właśnie będzie wyjeżdżał w trasę. No i co, wzięłam was, no i wyszłam sobie na dwór. Wzięłam sobie właśnie kawusię, o, już mi tylko tyle zostało, jeszcze łyka wezmę. I wyszłam na dwór. Na dworze świeci piękne słoneczko, jest piękne niebieskie niebo. Przepraszam. Och, prawda. Jest piękne niebieskie niebo, ale jest wiatr. Przyjemny jest wiatr, bo jak jest ciepło i znowu kichnę. O matko. To przez ten wiatr, bo byłam właśnie na dworze teraz cały czas. Weszłam tyle, co weszłam do domu i chciałam sprawdzić, jak się nagrało. I co? I ten wiaterek taki fajny jest, taki wieje po plecach, tak przyjemnie jak się siedzi, więc przyjemnie, no ale nie do nagrywania, chyba że ma się ten mikrofon, a ja tego mikrofonu nie mam. Więc posiedziałam, pogadałam i okazało się, że nic z tego, więc mówię, pogadam teraz do was troszeczkę. Więc tak, po rozmowie z mężem posiedziałam na tym dworze, no i teraz muszę nagrywać, nie muszę, no ale powtórzę się to, co mówiłam tam, o ile będę dobrze pamiętała. Więc w komentarzach ktoś się mnie tam pytał, jak wyglądało spalanie samochodu, jak tutaj jechałyśmy. No to ja wam powiem, że z Chicago, no my na przedmieściach mieszkamy, czyli z przedmieść Chicago tutaj do Nevady, na GPS-ie, czyli na tej nawigacji, pokazywało nam 1800 chyba 6 mil, jakoś tak. W sumie miałyśmy, no nie powiem ile razy tankowałam, dlatego że ja nie zjeżdżałam do zera, czyli jak mi się zapalała rezerwa, czy miałam, ja miałam połowę, mniej niż pół i zajeżdżałam i tankowałam samochód, dlatego że po pierwsze ja nie znam tych rejonów, po drugie nie mam aplikacji, która by mi pokazywała, gdzie jest stacja paliw, więc ja, a tam są góry, tam były pola, tam było, bardzo długo się jechało, że nic nie było, więc nie chciałam stanąć gdzieś tam na poboczu z tego, że mi zabraknie paliwa, więc tankowałam samochód, jak mi tak schodziło, do połowy, troszkę mniej niż pół i ja już widziałam gas station, czyli widziałam stację CPN-ów i zjeżdżałam. Więc ja w sumie, nie powiem ile razy tankowałam, ale jak podliczyłam, to wyszło $233 z jakimiś tam centami. Także wydaje mi się, że jak na tak daleką drogę, to nie było tak bardzo dużo, bo pamiętam, jak jechaliśmy Raptorem, jeszcze jak mąż miał, no ale mąż wtedy jechał jak szaleniec, to jest druga sprawa, nie jechał tak normalnie, no i wtedy paliwo było jeszcze dużo droższe, no to nam poszło prawie $1000 na paliwo. W jedną stronę, nie w dwie, w jedną stronę. Bardzo dużo nam poszło wtedy na paliwo, ale wtedy paliwo było drogie, wtedy paliwo było chyba coś około 4,5 do $5, mi się wydaje, z tego co pamiętam.
No, ale to jest mały, to znaczy mały silnik, bo to chyba jest czwóreczka tylko, więc on nie pali dużo. Ja dużo jechałam też na cruise control, czyli na tym, że samochód, ja nie wiem jak się nazywa to po polsku, ale że po prostu nastawia się prędkość, jaką chce się jechać i samochód tą prędkość trzyma i sam jedzie, więc ja dużo jechałam tym, bo można było jechać. No i przez to wydaje mi się, że nie straciłyśmy bardzo dużo na paliwo. Bo na przykład samolot, czyli bilet z Vegas do Chicago, jak będę wracała do domu, kosztował mnie 130 chyba 3 dolary. Ale tylko dlatego, że ja sobie wykupiłam też siedzenie. Ja nie lubię siedzieć w środku albo na samym końcu, ja lubię siedzieć na samym przodzie samolotu, więc ja sobie wykupiłam siedzenie i to takie dziwne, bo wiecie, ja nie byłam pewna jeszcze, jak będę wracała. I pytałam się córki, ja mówię, słuchaj, jak będę, kiedy musisz być w szkole, jak to wygląda? Bo było tak, że bilet plus siedzenie kosztowało 99 dolarów. No zanim ona sprawdziła, zanim ona się zorientowała, no to już na drugi dzień bilet i siedzenie kosztowało 133 dolary, czyli praktycznie 34 dolary więcej. Więc no ja już wtedy brałam, mówię, wolę wziąć i ewentualnie przełożyć, mogłam od razu tak zrobić, ale nie pomyślałam po prostu, bo nie byłam pewna, musi się poprawić, bo nie byłam pewna w zasadzie, kiedy ona do tego college'u ma pójść. Więc tak, więc 133, no tylko, że po prostu samolotem to szybciej, prawda, a tutaj byłam mile zaskoczona, że nie poszło nam tak dużo na paliwo. Także to był plus. Taki mały, a samochód, jeżeli chodzi o samochód, bo to jest takie małe SUV, czyli SUV, tak? Po polsku chyba SUV. To powiem Wam, że bardzo wygodne. Ku mojemu zdziwieniu, bardzo wygodne siedzenie, nie bolało mnie wcale plecy, nie bolało mnie dupsko. Ja mam dosyć długie nogi, takie nieproporcjonalne długie nogi, krótki tułów, więc ja jak w moim samochodzie, to ja mam siedzenie, ale później przyciskam taki guzik i mi się jeszcze wyciąga troszkę siedzenie, że ja praktycznie mam po same kolana i moje całe nogi odpoczywają na siedzeniu. Tutaj byłam zdziwiona, że może one nie odpoczywały całe, ale nie było takie krótkie bardzo to siedzenie, tylko było takie na tyle długie, że moje nogi się nie męczyły. Więc to jeżeli chodzi o ten samochód, jeżeli nie wiem, ktoś jest na kupnie auta, w zależności jaki macie budżet, czyli jaki macie pieniążki, to uważam, że ten Ford to jest chyba Escape, tak? Tak, Escape jest bardzo wygodnym, bardzo fajnym samochodzikiem. On mało palił, wygodnie się jechało, bez żadnego problemu. Ma bardzo dużo zabezpieczeń, co tak jak dla dziecka to jest bardzo fajne. Dystans od samochodu można ustawić, jest, że on sam hamuje, nawet jeżeli ty nie zdążysz zahamować, samochód ci sam hamuje. Trzymanie się w liniach, czyli jak wyjedziesz za linię, jak jest droga i wyjechałbyś za linię, to samochód automatycznie cię naprowadza z powrotem i kierownicą ci tam trzepie. No dodatkowo właśnie ta kamera do cofania, dodatkowo to, że właśnie jak jechaliśmy, to można, samochód jechał sam, aczkolwiek jak długo się nie trzyma rąk na kierownicy, to on mówi, że trzeba trzymać ręce na kierownicy, wychodzi takie powiadomienie, że trzymaj ręce na kierownicy, także no dobrze się jechało, spalanie nie było duże, 233 dolary to myślę, że jest to taka okej cena, jeżeli chodzi o tak długą trasę, no bo to jednak kawałek drogi było. Więc tak, no i co dalej? Przyjechałyśmy tu i ja się czuję jak na wakacjach. W sensie takim, że ja cały czas to powtórzę, bo już w którymś vlogu to mówiłam i powtórzę to jeszcze raz. Nie wiem, czy to, że przez to, że jest tak ciepło tutaj, czy przez to, że są te kaktusy, są te palmy, te góry, może dla nie wszystkich góry, bo tam mi niektóre pani, przepraszam, no to napisała, że ja w życiu gór nie widziałam. That's okay. Może nie widziałam, dla mnie to też są góry, też jest ładny widok, ale do czego zmierzam? Może przez ten cały klimat tutaj, otoczenia, wydaje mi się, że ja jestem na wakacjach, że ja nie jestem w domu, tylko na wakacjach. Może jeżeli się tu przeprowadzimy i będziemy, wiecie, tak z rzeczami naszymi i wdrążymy się w pracę, w obowiązki, w to wszystko, co mamy tam, to może mi się ten stosunek do tego miejsca zmieni. Wtedy będzie to taki normalny dom, a nie taki jak to teraz, tak to jak dom wakacyjny. A myślę, że to właśnie jest przez
No przez ten klimat tutaj, przez to, że jest naprawdę ciepło, przez to, że właśnie jest te, no właśnie te palmy, te kaktusy, te góry, to taki bardziej wakacyjny widok niż taki mieszkaniowy. Więc ja się tak czuję, jakbym była na wakacjach. Jeżeli chodzi o ogólnie przeprowadzkę, to powiem Wam, że no ja dalej, są takie dwie Beaty, takie. Jedna Beata stoi i mówi, przeprowadź się, będziesz miała super, dom jest na jednym poziomie, dom jest nowy, no to już nawet takie rzeczy, że remontów nie trzeba dużo robić albo od razu już coś naprawiać. Później w ogóle, że jest ciepło cały czas, nie musisz się martwić, że jest zima, że to. No to jedna Beata mówi, idź, przeprowadzaj się, nie będziesz żałowała, ale jest druga Beata, która jednak jak była w Polsce, przyleciała do Chicago i w Chicago mieszkała cały czas. I w Chicago, tak jak na początku był to dla niej drugi dom, to teraz był pierwszy dom. No bo jednak w Polsce mieszkałam z babcią i to było takie, że mieszkałam z kimś, nie miałam swojego domu. A tutaj jednak ten dom stworzyłam z mężem, no bo mamy dzieci, no i stworzyliśmy taki swój dom, do którego ja się bardzo przyzwyczaiłam i ten dom tutaj był dla mnie pierwszym domem. Może dlatego, że też już jestem tutaj dłużej w Stanach niż byłam w Polsce, może dlatego traktuję właśnie Stany, Amerykę, czyli to miejsce, gdzie tutaj jestem, jako mój pierwszy dom. I co dalej? Dalej jest to, że no właśnie ta Beata mówi, że może nie przeprowadzaj się, będziesz żałowała, nie będziesz lubiała, nie spodoba ci się. No wiecie, jednak w Chicago no już znamy każde miejsce, wiemy gdzie co załatwić, gdzie pojechać, sklepy, różni lekarze, mimo że my rzadko chodzimy do lekarzy, bo my rzadko chorujemy, ale takie no wszystko mamy, tak można powiedzieć, w jednym paluszku, no bo już tam mieszkamy długo i już z wszystkim się zapoznaliśmy. Znamy, tak jak to się mówi, przysłowiowy krzaczek, kamyczek i wszystko, a tutaj jednak tego nie znamy. No ale ta druga Beata z kolei mówi, no dobrze, no ale nie masz 100 lat, żebyś się nie zapoznała jeszcze z tym wszystkim tu. Jeszcze masz wystarczająco dużo czasu, żeby sobie wszystko zorganizować i jak przyjdzie ta starość, że będziesz na emeryturze, no to już będziesz miała wszystko tutaj zapoznane, a nie, że przyjedziesz tu jak będziesz w wieku emerytalnym i wtedy dopiero będziesz szukała, nie wiem, lekarzy, sklepów, wszystkiego. No przez ten czas się po prostu przyzwyczaisz. No i to są takie dwie Beaty. No a po środku jeszcze stoi mąż, który mówi, że przeprowadzamy się, on już nie chce być w Illinois, koniec, kropka. On jest taki, że się niczego nie boi, on jest bardzo odważny. A ja się poza tym czuję przy nim bardzo, bardzo bezpiecznie. To jest to, że nawet gdyby mnie wziął, nie wiem, na Marsa i powiedział, że będziemy tam mieszkać, to pewnie bym tak zrobiła i tak bym poszła, bo ja się przy nim czuję bezpiecznie. A też wiem, że to teraz ten czas, to jest nasz czas. Czyli czas, w którym byliśmy dla dzieci, z dziećmi. No nie powiem, że się poświęciliśmy, bo to nie poświęca się człowiek. Jeżeli decydujesz się na dzieci, to nie możesz powiedzieć, że się poświęciłaś, tylko po prostu decydując się na dzieci, wiesz, że tym dzieciom musisz dać swój czas, że musisz dać miłość, że musisz dać bezpieczeństwo. I my to właśnie daliśmy naszym dzieciom, a teraz jest czas dla nas, czyli czas, żebyśmy my mogli cieszyć się na nowo sobą, tak jak się poznaliśmy, żeby troszkę wrócić z tych czasów, jak się poznaliśmy. Więc tak. I to są właśnie takie dwie Beaty i pośrodku ten mój mąż. No i cały czas ja się tak, wiecie, no tako sama, nie wiem co. No i pewnie, pewnie ktoś się będzie śmiał, powie, ale masz kobieto dylematy, matko kochana, ludzie nie mają, nie wiem co do garnka włożyć, a ty nie wiesz, w którym domu mieszkać. No dla mnie, no to jest trochę dylemat, no jednak w tym Chicago się troszkę mieszkało i się przyzwyczaiłam, a my mieliśmy dom bardzo fajny. Mamy dom w bardzo fajnej okolicy, cichej, spokojnej, tam ludzie mieszkają bardzo długo, jest ta przestrzeń, jest wszystko. Nie powiem, bo ten dom też jest tutaj cicho, spokojnie, a tu jestem, ja nie słyszę praktycznie ludzi. Też mamy podwórko dosyć duże, też mamy podwórko prywatne, tam też mamy płot. Też mamy podwórko prywatne, nikt mi nie zagląda tam z okna, do mojego okna, więc... No co ja powiem, no taki mój dylemat, no jedni mają większe dylematy, drugie mają mniejsze dylematy, dla każdego, jakby to powiedzieć, jak coś się dzieje w życiu, czy to jest jakaś, dla kogoś to może być jakaś śmieszna rzecz, z czym ja na przykład teraz mam problem właśnie z tą przeprowadzką,
no bo powie, że o słuchaj, nie wiem, no ja jestem przykładowo chory i dla mnie to jest gorsze, prawda? I ja sobie zdaję sprawę, no każdy ma swoje dylematy i dla każdego te problemy czy dylematy są ważne. Co to? No tak. Co dalej? Dalej jest tak, że weźmę łyka kawy, słuchajcie. O. No i prawie zaraz skończę kawę. I będzie godzina 10, że będę mogła sobie zrobić śniadanko. No. Więc no tak się zastanawiam, no zobaczymy. Zleciało już nam te parę dni. Dzisiaj planuję troszeczkę właśnie posprzątać. I tak się śmieję, bo tutaj nie ma za bardzo co sprzątać, ale powycieram kurze ze stołu, z tej szafki, co mamy, poodkurzam i wymyję podłogę. Nie mam tu tego swojego odkurzacza, co tamten w domu został, że on jeździ, odkurza i od razu myje podłogę, więc mam tutaj na takim, takiego mopa mam, żeby właśnie w wodzie zmoczyć, kupiłam płyn do mycia podłogi i po prostu przemyję cały ten, całą tą przestrzeń tutaj, gdzie jest właśnie ten salon, jadalnia i ten przedpokój, całe to wszystko fajnie wymyję, no bo jak nosiłyśmy te pudełka trochę z garażu, to się tak nakurzyło, teraz jak tutaj się wychodzi, a my mamy to podwórko nadal nie zrobione, bo jest właśnie w ten piasek, to się wszystko tak jednak wnosi do domu. Podwórko będziemy robić, jak już tutaj będziemy mieszkać. Na razie nie ma sensu, dlatego że to też kosztuje troszkę pieniążków, a my po prostu nie chcemy no, zrobić i nie wiemy, co będzie, tak? Czy będziemy tu mieszkać, czy nie, bo jeżeli to będzie zostanie jako dom wakacyjny przykładowo, no to może zrobimy później. Jak na razie priorytetem jest w końcu znaleźć tą taką drogę. Tu czy tu? Czy po prostu będziemy tu mieszkać, a tamto rzeczywiście sprzedajemy, czy nie będziemy tu mieszkać i tam zostajemy? No po prostu trzeba się z tym jakoś tak, no w końcu dojść do jakiegoś porozumienia, tak? Ojejku, co dalej? Dalej, moi drodzy, to jest tak, że no jest tutaj bardzo ciepło. Powiedziałabym, że gorąco. Ale mi osobiście to tak nie przeszkadza, bo tak jak ja wspomniałam, ja lubię ciepło, więc... A jeszcze dzisiaj ten wiaterek to jest taki orzeźwiający ten wiaterek, bo nie ma tej wilgoci. Mąż mówił, że u nas jest dzisiaj pogoda szczur. Ktoś się mnie pytał, co to znaczy pogoda szczur. To jest męża określenie, to jest pogoda, że no takie jest... nie ma słońca, będzie padał deszcz, taka pogoda memlasta, taka po prostu siwa jak szczur, taka nieprzyjemna pogoda, o. W ten sposób i mówi, że dzisiaj taka pogoda jest tam, ale jest dodatkowo jeszcze wilgoć. I mówi, że siedzi taki samotny, w taką, z taką, mówi, pogodą byle jaką. I ja mówię, no co ja ci mogę powiedzieć? Pokazałam mu, że tutaj jest niebieskie niebo i mówi, ty to masz wakacje. Ja mówię, no mogę powiedzieć teraz, że mam wakacje z tego względu, że za wiele tutaj nie mam co robić. Ale właśnie ogarnę, tu powycieram blaty w kuchni, wysepkę wytrę, tutaj stół właśnie powycieram, pościągam wszystko, pozakładam krzesełka, wymyję, może troszkę poodkurzam, no i nie wiem co z obiadem, dlatego że tak sobie pomyślałam, że no nie opłaca mi się kupywać wszystkich produktów i później zostawiać jak wyjadę, nie chciałabym, żeby mi się mrówki jakieś zalęgły tutaj, ale z drugiej strony może jakbym kupiła jakąś pierś z kurczaka, i dodatkowo, wiecie, bułkę tartą, ona jest przecież zamykana w takim pojemniczku, to może mi się mrówki nie zalęgną. Z olejem się nic nie stanie, bo olej może stać zakręcony, nawet gdyby coś. Więc kupię mniej jajek i może zrobię rzeczywiście kotleta sama, jakiegoś tutaj uklepię, usmażę, może wypróbuję wtedy więcej tą kuchenkę, bo tą kuchenkę ja próbowałam, ale bardzo mało, tam usmażałam chyba jajecznicę raz czy dwa, jak byliśmy poprzednim razem. Więc może bym wypróbowała tak właśnie ze smażeniem z całą resztą. Co jeszcze, moi drodzy? No to tyle by było w takiej formie, co tutaj się dzieje, jak to wygląda. Ogólnie, no przyjemnie tutaj jest, no jest takie inne życie. Ja cały czas mówię, że każdy stan ma swoje plusy i minusy, każde miejsce na ziemi ma swoje plusy i minusy. No i... I każdy ma swoje zdanie, tak? Ja osobiście uważam, że no, do starości też trzeba się jakoś przyszykować. Nie już jak ma się wiek emerytalny i masz już te 65 czy 7 lat i idziesz na emeryturę i wtedy dopiero się przyszykowujesz na starość, tylko starość trzeba sobie przyszykować wcześniej. Więc my tak sobie zaplanowaliśmy, że jak
przeprowadzimy się tutaj przykładowo, no to tutaj powinno być dla nas dobrze z tego względu, że naprawdę nie musimy się martwić o zimę, nie musimy się martwić o reparację dachu, nie musimy się martwić o rynny, że trzeba je czyścić z liści, nie musimy się martwić o malowanie podjazdu, nie musimy się martwić o wiele, wiele różnych rzeczy, o które my się musimy martwić właśnie tam. Ja na tym będę teraz skończyła. Dopiję tą kawę i biorę się za sprzątanie. I może zrobię to moje takie sprzątanie w przyspieszonym tempie, zobaczymy. Jak mi się uda to jakoś tak nagrać i zorganizować, to bym to zrobiła. A później właśnie muszę podjechać jeszcze do sklepu, może rzeczywiście zrobię ten obiad. No i dopiję moją kawusię. Już dużo nie dostało. Kawusię, kawę. To tak, ja nie wiem, czemu ja tak wszystko zdrabniam. Ja zauważyłam, jak na przykład składam filmik i słucham, jak na przykład coś tam mówię, to sobie myślę, Boże, co ja tak zdrabniam? Brzoskwinka, pomidorek, chlebek. Matko kochana, ja nie wiem, dlaczego ja tak zdrabniam. Nie pojem chleb, brzoskwinia, pomidor czy coś tam. Zdrabniam strasznie. Ale to tak, tak samo jak mówię o, wpadnie mi tam właśnie, powiem wam szczerze, albo słuchajcie, albo wiecie, masakra, normalnie masakra. Nieraz jak słucham, jak co ja mówię, to mówię, matko kochana, tego się słuchać nie da. Dobra, ja dopijam kawę i biorę się za sprzątanie.